Dzień dobry, witam w kolejnym vlogu numer 39, a dziś w nieco innych okolicznościach, bynajmniej nie z parku podczas biegania, co nie oznacza, że nie biegałem, bo biegałem, tylko ponieważ tak się złożyło, że biegałem razem ze znajomym i przy okazji ucięliśmy sobie małą pogawędkę, no to stwierdziłem, że już nie będę się wygłupiał, żeby tutaj jeszcze nagrywać chłopa, który być może wcale sobie nie życzył tego, żeby był w jakimś vlogu, więc stwierdziłem, że przemówię do Was kilka słów już z balkonu. A dziś chciałem porozmawiać z Wami o inwestowaniu w polskie akcje, no bo podobno jest duża okazja. Oficjalnie wczoraj pojawił się raport, z którego wynika, że polski rynek akcji, polskie akcje są najtańszymi akcjami na świecie. Jesteśmy numerem jeden, to znaczy Polska jest numerem jeden, jeżeli chodzi o rynek akcji. A co ja w tej sytuacji robię? O tym sobie właśnie dziś porozmawiamy. To co? Zaczynamy. Zapraszam serdecznie. Dla jasności, ja tutaj nie udzielam żadnych porad, nie będę Wam mówił, czy już teraz jest moment na to, żeby inwestować, czy nie. Jeżeli ktoś się nad tym zastanawia, to musi samodzielnie podjąć decyzję. Ja mogę co najwyżej powiedzieć, jak ja to widzę i co ja robię ze swoimi pieniędzmi. Jak wiecie, albo i nie wiecie, od pewnego czasu publicznie prowadzę swój rachunek IKE i IGZE i pokazuję co miesiąc wyniki tych portfeli. Jeżeli chodzi o mój rachunek IGZE, to on jest w 100% oparty na rynku akcji z Polski, a jeżeli chodzi o rachunek IKE, to tam do 50% portfela może być zaalokowane w polskich akcjach. Docelowo prawdopodobnie będę zmniejszał kolejnymi wpłatami ten udział, tak żeby tych akcji tam procentowo mogło być mniej, ale generalnie i na jednym, i na drugim są polskie akcje. A przynajmniej na tym drugim mogą być, ponieważ obecnie jest w ich miejscu teraz gotówka, no bo tak się złożyło, jeżeli chodzi o tę konkretną strategię, ale po kolei. I czy ta informacja o tym, że polskie akcje są najtańsze na świecie, jakoś wpływa na to, co ja robię? Absolutnie nie. Swoje strategie miałem już wcześniej zaprojektowane, wdrożone i zupełnie na mnie nie działają w żaden sposób takie informacje, że akurat teraz Polska jest na podium, na pierwszym miejscu. I też tak dla przypomnienia, mniej więcej od roku 2015 Polska jest w ścisłej dziesiątce, czy w pierwszej dziesiątce najtańszych rynków akcji na świecie. W międzyczasie pojawiała się na podium, czyli była w pierwszej trójce najtańszych rynków, a od roku 2020 cały czas jest w pierwszej trójce, czyli była w najgorszym momencie, w sensie najgorszym, czyli najniżej na podium trzecia jako najtańszy rynek akcji na świecie. Bywała wcześniej już też na pierwszym miejscu w tym okresie od 2020, bo ten raport, o którym mówię, pokazujący jakie są wyceny różnych rynków akcji na świecie, jest aktualizowany co kwartał. Natomiast tak jak powiedziałem, absolutnie na mnie w żadnej mierze nie wpływa tutaj to, że Polska jest teraz najtańszym rynkiem, ponieważ strategia w ogóle się nie opiera tutaj na wycenie fundamentalnej, bo tutaj mówiąc najtańszy rynek, to mam na myśli wycenę fundamentalną. Pojawiły się takie już spekulacje, czy pojawiają się takie spekulacje między innymi w social mediach, że no jeżeli jest teraz najtaniej, no to pewnie już taniej być nie może i taka próba kupowania spadającego noża. Ja osobiście nie jestem zwolennikiem takiej spekulacji ad hoc, lubię podejście mocno skwantyfikowane, oparte na faktach i stąd też moje strategie. Nie będę nikomu doradzał, czy to jest właśnie dobry, czy zły moment. Każdy musi sobie sam ocenić to, czy chce coś takiego kupować, czy nie. Być może te strategie, z których ja korzystam, będą jakąś tam inspiracją dla Was. Dla jasności, to, że coś jest tanie, to nie oznacza, że nie może być jeszcze tańsze i to też nie oznacza, że od jutra już będą na pewno wzrosty i że na pewno będzie superowo, kolorowo. Natomiast z drugiej strony, tak zwykle bywa, że jak jest coś mega już zdołowane, jak jest już mega zły klimat do inwestowania, no to zwykle wtedy się te okazje pojawiają. Natomiast to jest bardzo łatwo się tak mówi ogólnikowo, o wiele trudniej jest coś takiego wdrożyć w praktyce. Dlatego ja osobiście lubię takie strategie skwantyfikowane, bo tutaj nie mam tego główkowania, że
No, jeżeli na przykład coś kupię i coś spada, to o ile musi spadnąć, żebym ja z tego wyszedł? Jeżeli spadnie o 10%, to czy to już powinienem opuszczać pozycję, czy nie? A może jak spadnie o 20%, to czy wtedy powinienem sprzedawać? A może wtedy powinienem kupować więcej? Więc w moim przypadku strategie są bardzo jednoznaczne. Mam dokładnie sygnał, który mówi kupuj, sprzedaj. I tutaj nie chodzi o to, że to jest jakaś szklana kula, tylko chodzi o to, że jest to policzalne i jest tutaj konkretny plan działania. Powtarzalny plan działania. Coś, co jest w inwestowaniu bardzo kluczowe. Ok, to tyle, jeżeli chodzi o rynek akcji w Polsce. Pozdrawiam z tego miejsca serdecznie pana Jacka Sasina za to, że no, jest tutaj na pewno głównym, chyba bym wręcz powiedział, motorem napędowym polskiego rynku kapitałowego. I mówię tutaj to trochę z ironią, delikatnie mówiąc w cudzysłowie, trochę z ironią, bo no niestety tak się składa, że nasi kochani rządzący nie sprzyjają za bardzo rynkowi kapitałowemu w Polsce. Jak są krótkotrwałe odbicia, to oczywiście zaraz się pojawiają w mediach informacje, zwłaszcza tych mediach kontrolowanych przez rząd, że polski rynek kapitałowy, polska giełda jest w czołówce, pobija wszystkie giełdy zachodnie, światowe. Jak jest teraz jakaś wielka posucha, wręcz wielka depresja, to wtedy się pojawiają informacje, że to są tylko i tak naprawdę jakieś tam wirtualne pieniądze. No cóż, niestety nie ma jeszcze wśród rządzących, wśród klasy politycznej takiej kultury rynków kapitałowych. Miejmy nadzieję, że z czasem będzie się to zmieniało, zwłaszcza, że na polskiej giełdzie, jeżeli chodzi o spółki z WIG-u 20, czyli tych 20 naszych czempionów, są oszczędności osób, które mają tak zwane rachunki PPK, czyli pracownicze plany kapitałowe. Ok, ja już nie przynudzam, życzę miłego wieczoru i do usłyszenia niebawem. Ciao!